Dobry wieczór tutaj na żywo we Wrocławiu, w naszym studio NTV i połączenie na żywo właśnie, tak, z Traderem 21 po pewnej przerwie. Ponownie taniec. Dobry wieczór, witam. Cześć, cześć, witaj, witaj. No, mamy ciekawy temat zaproponowany przez Ciebie dotyczący ruchów, jeśli chodzi o ceny akcji. W ostatnim czasie w Polsce bardzo spadały. To jest ciekawe, jak to się, że tak powiem, dzieje, bo w Polsce coś spada bardzo ostro, gdzie indziej dużo mniej. Pokaż nam, jak te trendy właśnie wyglądają w ostatnim czasie. Okej, już Ci mówię. Jeżeli chodzi generalnie o polską giełdę, to okej, może zacznijmy od tego, że akcje zazwyczaj poruszają się w pewnych trendach, czyli mamy zazwyczaj okres 4-5 lat wzrostów, zazwyczaj osiągamy po tych wzrostach, po kilku latach, bardzo drogie akcje, po czym następuje dwuletni okres krachu. I tak było na przykład w cyklu 2003-2007. Natomiast ten cykl, który się rozpoczął w 2009 roku, on był troszkę inny. Wraz z dodrukiem pieniędzy w Stanach Zjednoczonych kapitał globalny popłynął na rynki wschodzące, między innymi do Polski, i mieliśmy bardzo silny wzrost między marcem 2009 a bodajże majem 2011. I w 2011 roku polska giełda tak naprawdę osiągnęła szczyt w kolejnym cyklu. Później giełda spadła około 18% i przez lata 2012, 13, 14 ona utrzymywała się na w miarę stabilnym poziomie. W roku 2015, w połowie roku, sytuacja się zmieniła. Otóż w momencie, kiedy w maju na rynkach światowych zaczęła panować taka atmosfera trochę strachu, kapitał zaczął uciekać. I w pierwszej kolejności zazwyczaj kapitał ucieka właśnie z rynków wschodzących, do których się między innymi Polska zalicza. W efekcie tej ucieczki ceny akcji w ciągu w zasadzie 4-5 miesięcy spadły na polskiej giełdzie aż o 30%. To jest bardzo poważny spadek. Dziś jesteśmy o 30% niżej niż w maju i 40% niżej niż w 2011 roku. Polska giełda naprawdę zanotowała potężne spadki. Te spadki zostały spowodowane tym, że kapitał po prostu w efekcie wzrostu awersji do ryzyka uciekał w pierwszej kolejności z rynków wschodzących, a ze wszystkich rynków wschodzących najszybciej uciekał akurat z regionu europejskiego. Dzisiaj w zasadzie większość rynków na świecie jest droga. Tanie są rynki, w szczególności rosyjski jest tani. Tani jest rynek w Czechach, jest w Polsce. Tanie są rynki w Brazylii, na Węgrzech, ale akurat w tych dwóch krajach w ostatnim czasie bardzo pogorszyły się wyniki finansowe spółek notowanych na giełdach, więc krótkoterminowo, mimo że odnotowaliśmy tam dużo większe spadki niż w Polsce, to unikałbym akurat tych rynków. Tutaj mamy sytuację taką, że te trendy, o których mówisz, czy one według Ciebie, zanim przejdziemy do pytania, czy w innych krajach spadają równomiernie akcje, tak samo na przykład jak w Polsce, to jednak pytanie jest, w jakim zakresie to jest tak zwana gra rynku, a w jakim zakresie jest to jakaś jednak rozgrywana partia przez największych jakichś graczy giełdowych, którzy mają dostęp do informacji, którzy mogą przerzucać miliardy, prawda, wartości do dolarów z jednego miejsca w drugie i w ten sposób zarabiać, no bo to wahadło jest bardzo fajne, no, podprowadzić powiedzmy do wzrostów w krajach takich jak Polska, potem sprzedawać, jak jest wysoka cena tych akcji, potem jak się już ucieka, no to wtedy jest tania, wrócić tutaj za parę miesięcy albo za rok, za dwa, znowuż po prostu przy niskich cenach znowuż wykupić, potem napędzić znowuż do pewnego poziomu i znowuż zarobić. I to w sumie ta oscylacja jako narzędzie do zarabiania pieniędzy przez głównych graczy finansowych na świecie. Dokładnie. To może najpierw pociągnę ten temat, który rozpocząłeś, bo on jest bardzo ciekawy. Ani w 2011 roku, ani teraz w 2015 w Polsce ceny akcji nie były jakieś specjalnie drogie. Akcje w Polsce były bardzo drogie, były ekstremalnie przeszacowane w 2007 roku. Skąd się to w ogóle wzięło? Otóż w 2003 roku, kiedy zaczęła się poprzednia hossa, kapitał spekulacyjny zaczął bardzo silnie płynąć właśnie do naszego regionu. Czyli inwestorzy byli święcie przekonani, że gospodarka polska czy gospodarka, nie wiem, czeska, słowacka fantastycznie się będą rozwijać, bo na rynek polski nikt nie patrzy tylko jak rynek polski, tylko jesteśmy pewną grupą.
wpycha się nas do tego samego worka, co Czechy, Słowację i Węgry. W każdym razie w tamtym czasie kapitał spekulacyjny bardzo silnie, bardzo intensywnie migrował właśnie na polski rynek, w związku z czym globalni gracze, jeżeli chcieli kupić czy to polskie akcje, czy to polskie obligacje, to musieli w pierwszej kolejności zakupić złotówkę. To generowało z kolei bardzo duży popyt na polską walutę. Polska waluta się nadmiernie umocniła w 2007 roku, jak pamiętasz, przecież i dolar, i frank było 2 złote. I globalni gracze, ci najwięksi, największe fundusze inwestycyjne oraz banki inwestycyjne wiedziały, że polska waluta jest przewartościowana i doskonale zdawały sobie sprawę, że akcje na polskiej spółce są na tak wysokich poziomach, że na pewno są nie do utrzymania w dłuższym terminie. W związku z czym zastawiono pułapki. Pułapki, czyli tak zwane opcje walutowe, które zyskiwały w momencie, kiedy złotówka się osłabiała, czyli kursy walut rosły. Czyli globalni inwestorzy zdawali sobie sprawę, że polska złotówka jest zbyt droga, nie ma możliwości, żeby frank czy dolar w dłuższym terminie kosztował 2 złote, więc sprzedano tak zwane opcje walutowe. Chwilę potem przeprowadzono atak spekulacyjny na polską giełdę i polską złotówkę w bardzo prosty sposób. Te same instytucje finansowe, bądź powiązane z nimi kapitałowo instytucje, które jednocześnie miały akcje na polskim rynku, zaczęły nagle te akcje wyprzedawać, zaczęły wycofywać pieniądze z Polski, czyli jak sprzedajesz akcje, to ich ceny spadają. Jak pozbywasz się złotówek i kupujesz za nie dolary, franki czy euro, jakiekolwiek generalnie waluty, to osłabia się złotówka, rośnie kurs walut. I to jest w pewnym momencie taka samonapędzająca się spirala. Jeżeli doprowadzisz w krótkim czasie do spadków na giełdach o 15 czy 20% i odpowiednio to nagłośnisz, to później już ta spirala wyprzedaży się automatycznie nakręca. Więc w taki sposób globalne fundusze inwestycyjne zarabiają, manipulując więc poszczególnymi rynkami. Ale wracając do sytuacji w 2011 czy 2015 roku, teraz akurat polska giełda nie była absolutnie droga. Ona była relatywnie droga, dlatego że jesteśmy w zasadzie w szóstym roku hossy, bardzo dojrzałej, bardzo długiej hossy. Natomiast kapitał, tak jak zaznaczyłeś, kapitał nigdy nie płynie równolegle na wszystkie rynki. Ze względu na fakt, że poprzednie hossy, czyli hossa 95-2000 i 2003-2007, były pchane fundamentami gospodarczymi, czyli w tamtym czasie gospodarki w zasadzie globalne się fantastycznie rozwijały, to wtedy kapitał rzeczywiście ochoczo płynął na rynki rozwijające się, które zazwyczaj w takim otoczeniu rozwijają się dużo szybciej i akcje na tych rynkach dają więcej zarobić. Natomiast od 2009 roku, mimo że nas się karmi mitem wzrostu, tego wzrostu gospodarczego nie ma. I potwierdzają to różnego rodzaju takie prawdziwe statystyki. Można na przykład bardzo skutecznie zaniżać poziom bezrobocia, ale jeżeli się weźmie inny wskaźnik, czyli wskaźnik aktywności zawodowej, to okaże się, że on jest do dzisiaj na dużo niższych poziomach niż był na przykład w 2007 roku. Dług jest na nieporównywalnie wyższym poziomie i to dług zarówno na poziomie rządowym, korporacyjnym, jak i osobistym. Tempo cyrkulacji pieniądza, bardzo dobry wskaźnik tego, czy gospodarka się rozwija, jest także na niskim poziomie. O co chodzi z tą cyrkulacją pieniądza, bo często mi ludzie pytają. Otóż jest taki wskaźnik, który pokazuje, jak szybko pieniądz w gospodarce zmienia właściciela, czyli przechodzi z rąk do rąk, czyli jest wprost wydawany. Jeżeli jest wszystko ok w gospodarce, to ludzie są pozytywnie nastawieni do przyszłości, chętnie wydają zarobione pieniądze, bo wiedzą, że jeżeli nawet stracą pracę, to znajdą ją błyskawicznie w innej firmie. Jest ogólnie pozytywne nastawienie do gospodarki. Wszyscy wydają pieniądze, pieniądz w gospodarce szybko cyrkuluje i szybkie tempo cyrkulacji pieniądza jest po prostu synonimem rozwoju gospodarczego. W obecnym cyklu to tempo cyrkulacji zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, we wszystkich tych największych gospodarkach światowych cyrkuluje na dużo niższym poziomie niż w poprzednich cyklach akcji. Złą sytuację w globalnej gospodarce potwierdza też Baltic Dry Index. Baltic Dry Index jest to taki indeks odwzorowujący ceny przewozu transportu morskiego.
On dzisiaj jest na historycznych minimach, czyli jest chyba najniższy, odkąd zaczęto mierzyć ten wskaźnik, czyli ze 26 albo 28 lat. Co on wskazuje? Otóż w momencie, kiedy kwitnie globalny handel, czyli na przykład kraje surowcowe, jak Australia, Kanada, Chile, Peru sprzedają Chińczykom towary, nie towary, tylko surowce przemysłowe, to te towary ktoś musi przewieźć. Czyli jest duże zapotrzebowanie na transport morski. Następnie Chińczycy, Hindusi czy Bangladesz przy użyciu tych surowców produkuje przetworzone towary, które z kolei wędrują dalej na rozwinięte rynki i tak dalej. Czyli w momencie, kiedy globalna gospodarka nam się rozwija, jest duże zapotrzebowanie na każdy rodzaj transportu, ale między innymi na transport morski. Jeżeli jest duże zapotrzebowanie, to automatycznie rosną ceny transportu morskiego i wraz z nimi rośnie Baltic Dry Index. Dzisiaj ten współczynnik jest na historycznych minimach. Czyli mamy bardzo dużo wskaźników, które pokazują, że globalna gospodarka po prostu kuleje. Czyli te wzrosty na rynkach akcji, z którymi mamy do czynienia od 2009 roku, one nie są pochodną wzrostu gospodarczego. W związku z czym globalni gracze, zdając sobie sprawę z ryzyka, starają się kapitał kierować na giełdy, które w razie problemów doznają mniejszych spadków, czyli właśnie na rynki rozwinięte, takie jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, kraje Europy Zachodniej, Niemcy, Francja. I w tychże krajach, do tychże krajów popłynął głównie kapitał w trakcie ostatniej hossy. Tak jak rozmawiałem sobie, zaznaczyłeś, że ten kapitał nigdy nie płynie równo. I w trakcie ostatniej hossy, tej 2009-2015, ten kapitał głównie popłynął właśnie na kraje rozwinięte, windując bardzo wyceny akcji. W tychże krajach ceny akcji są na ekstremalnie wysokich poziomach. Mówię na ekstremalnie wysokich poziomach względem na przykład zysków, jakie te akcje generują. Ostatecznie dawniej kupowaliśmy akcje nie dla wzrostu ich ceny, czyli dla zysków kapitałowych, tylko dla dywidend. Kupowaliśmy część przedsiębiorstwa po to, żeby to przedsiębiorstwo wypracowywało zysk i zyskiem, żeby się dzieliło z akcjonariuszami, czyli z nami. Dzisiaj w relacji do zysków, które generują te firmy, w krajach rozwiniętych wyceny są na ekstremalnie wysokich poziomach. Podobnie wyglądają wyceny w stosunku do wartości księgowej czy poziomu sprzedaży. Dywidendy z drugiej strony wypłacane na tychże rynkach są na historycznych minimach. Czemu na minimach? Dlatego, że mamy bardzo drogie akcje. I te akcje są niesamowicie drogie, ale na rynkach rozwiniętych. Może już nie dzisiaj są, ale były jeszcze do maja 2015 roku. Co się stało w momencie, kiedy rozpoczęła się bessa albo poważna korekta? Otóż w momencie, kiedy kapitał globalny zaczął uciekać z rynków rozwiniętych, tych drogich rynków, w krajach rozwijających się, zapanowała istna panika. Mimo, że polski rynek akcji był dużo tańszy względem wycen, ale cena przez zysk, CAPE, czy cena przez sprzedaż, wartość księgowa i tak dalej, to z polskiego rynku, jako części rynków rozwijających się, kapitał po prostu uciekał szybciej, w efekcie czego doszło do ponad 30% przeceny, w efekcie czego osłabiła się złotówka względem dolara, względem franka, względem euro. No i mamy sytuację, jaką mamy. Tutaj takie pytanie, dygresja, bo jedno z ważnych kryteriów tego, jak toczą się naprawdę procesy gospodarcze, czyli jakby cyrkulacja tego pieniądza, pokazująca, jak często ten pieniądz zmienia swojego właściciela, ile jest tych przelewów, że tak powiem, średnio między bankami i firmami, tak? To też można by to zobaczyć od takiej troszkę innej strony, mianowicie jeżeli kapitał spekulacyjny odgrywa ważną rolę w dzisiejszych procesach, prawda, gospodarczo-finansowych, to często może być tak, że ilość tych wszystkich transakcji, gdzie te pieniądze krążą z jednego miejsca na drugie, może też oznaczać tylko wzmożoną aktywność kapitału spekulacyjnego, a niekoniecznie oznaczać, jakby reprezentować jakieś wzmożone ruchy wymiany towarów, usług i, prawda, ruch produkcji, prawda, w produkcji. To też możemy tutaj zobaczyć, że te różnice mogą być. Oczywiście. Dzisiaj największy problem rynków kapitałowych jest taki, że one już nie odzwierciedlają stanów gospodarki
Tylko dzisiaj rynki kapitałowe niestety zaczynają przypominać globalne kasyno. Czemu? Otóż 80% transakcji, wszystkich transakcji, czy to kupna, sprzedaży akcji, czy to kontraktów terminowych, czyli takich bardziej zalewarowanych instrumentów, jest zawieranych poprzez automatyczne systemy transakcyjne. Czyli największe banki inwestycyjne, mające dostęp do no, najlepszych mózgów świata, fantastycznych statystyków, cybernetyków, matematyków, zatrudniają ich właśnie do przygotowywania modeli transakcyjnych, które mają przynosić na ponadprzeciętne zyski. Czyli jeżeli pracujesz z pozycji banku inwestycyjnego, to zamiast zatrudnić rzeszę maklerów, lepiej zatrudnić fantastycznych matematyków czy statystyków, tak jak powiedziałem, poprosić ich, bądź dać im konkretne zadania zmierzające do stworzenia algorytmów, które pozwalają czy to manipulować rynkami, czy to dokonywać bardziej przemyślanych inwestycji na rynkach kapitałowych. Dodatkowo banki inwestycyjne mają zdecydowanie lepszy dostęp do informacji niż my mamy, niż przeciętny po prostu człowiek. Więc dysponując ponadprzeciętnym kapitałem, zazwyczaj banki inwestycyjne mają nieograniczony kredyt w bankach centralnych, dlatego chociażby, że są udziałowcami tychże banków centralnych, dysponując fantastycznym dostępem do informacji, do których spora część rynku nie ma dostępu, plus wykorzystując automatyczne modele transakcyjne, tego typu banki inwestycyjne mają zdecydowanie, są na zdecydowanie lepszej pozycji niż przeciętny inwestor. Dzisiaj jest ten problem, że większość rynków kapitałowych jest manipulowana. Natomiast manipulować rynkami możesz tylko do pewnego stopnia. Jest coś takiego jak cykle koniunkturalne. Jak wyglądają takie cykle na przykład na rynkach akcji? Otóż załóżmy, że właśnie mieliśmy BESSE, które zazwyczaj trwają od 18 do 24 miesięcy. Inwestorzy są wystraszeni, nikt nie chce inwestować na rynkach akcji, każdy się obawia dalszych spadków, dlatego że przez ostatnie półtorej roku czy dwa lata w mediach słyszeliśmy tylko i wyłącznie negatywne informacje, jak to można ogromne pieniądze stracić na rynkach finansowych. Czyli załóżmy, że już jesteśmy po takich spadkach. Pierwszy okres, kiedy mamy zakończone spadki, to jest zazwyczaj okres ciszy. Jest to okres, w którym rzeczywiście, skoro ceny akcji spadły do bardzo niskich poziomów, te akcje przedstawiają zazwyczaj wartość inwestycyjną. Czyli możemy kupić sporą część przedsiębiorstwa po okazyjnej cenie. I to jest okres ciszy, na który zazwyczaj, w trakcie którego zazwyczaj inwestują ludzie posiadający porządną wiedzę finansową, bądź fundusze hedgingowe, które dostrzegają po prostu wartość. I to jest okres ciszy, kiedy zazwyczaj na rynkach nic się nie dzieje, po prostu mała grupa inwestorów wchodzi na rynek akcji. Ten okres trwa powiedzmy około roku. Później wchodzimy w świadomość, to jest trochę dłuższy okres, 2-3 lat, kiedy to na rynku pojawiają się inwestorzy, którzy już dostrzegli, że skoro giełda się odbiła, skoro wyceny na giełdach rosły przez ostatni rok, to już najprawdopodobniej zakończyliśmy BESSE i pojawia się na rynku kolejna grupa. Wraz z dochodzeniem kolejnych jakby inwestorów wyceny akcji rosną, dlatego że coraz więcej osób chce kupić akcje, a coraz mniej chce je sprzedać. Ostatnią fazą jest zazwyczaj mania. Czyli jeżeli już wyceny akcji rosną przez te 3, 3,5, czasami 4 lata, to banki bądź instytucje finansowe zaczynają kusić zwykłymi ofertami sprzedaży inwestycji, nie wiem, fundusze inwestycyjne, zwykłych ludzi. Ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o inwestycjach i nigdy nie powinni inwestować. Mamy bowiem inwestorów i mamy ciułaczy. Większość osób jest po prostu ciułaczami. To może jest, nie wiem, negatywne słowo, ale absolutnie nie mam takich intencji. Większość osób powinna po prostu skupić się na ochronie kapitału, a nie bawić się w inwestorów. Niestety, no, jesteśmy skonstruowani, jak jesteśmy. Większość ludzi chce po prostu zarobić na rynkach finansowych. W związku z czym, nie mając odpowiedniej wiedzy, tak zwane masy skuszone reklamami w ostatniej fazie hossy wchodzą na rynek. Wchodzą na rynek, czyli kupują akcje
kiedy ceny ich już są na odpowiednio wysokich poziomach. Ostatni etap manii zazwyczaj kończy się bardzo intensywnymi wzrostami, gdy potężna część mas, tak zwanych, nagle trafia na rynek. Jest to zazwyczaj ostatnia faza wzrostów, po czym przechodzimy znowu do kolejnej fazy spadku. Czyli strzyżenie owiec, czyli strzyżenie owiec. Dokładnie, dokładnie tak. Ale mniej więcej w co drugim cyklu mamy do czynienia z takim strzyżeniem owiec. Typowe strzyżenie owiec nastąpiło w Polsce bodajże w 1994 roku, kiedy giełda w zasadzie w pierwszym okresie dała zarobić naprawdę fajne pieniądze, po czym mieliśmy potężne spadki, bo duży udział był tak zwanej ulicy. Później w 1998 roku już było spokojniej, dlatego że ludzie byli sparzeni poprzednimi doświadczeniami. Następnie w HOSSA 2003-2007 znowu potężny udział na naszej giełdzie, tak zwanej ulicy, i strzyżenie owiec. Tym razem ludzie się trochę nauczyli i udział tak zwanej ulicy na GPW był relatywnie niski. Był relatywnie niski, ale też mieliśmy dużo niższe wyceny. Ale to, co teraz powiedziałem, to jest typowy cykl na rynkach akcji. Obecna HOSSA trwa 375 tygodni. Liczę tylko i wyłącznie do maja, czyli do momentu, kiedy globalne rynki osiągnęły swoje maksima. 375 tygodni. Średnia za ostatnie 18 cykli koniunkturalnych, które przebiegały na przestrzeni 80 lat, wynosiła niecałe 180 tygodni. Czyli średnia 180 tygodni, podczas gdy obecna HOSSA 370 tygodni. Obecna HOSSA była dwukrotnie dłuższa niż średnia. Co więcej, w zależności jak liczymy BESCE, czy to jest 10% spadków, więcej niż 10, bądź więcej niż 20, to była albo najdłuższą HOSSą w historii ostatnich 80 lat, albo trzecią najdłuższą HOSSą. I to są informacje powszechnie dostępne. Każdy może takich rzeczy się dowiedzieć i głupotą jest inwestowanie na rynkach finansowych w ostatniej fazie HOSSy. Chyba że mamy do czynienia z ekstremalnym oderwaniem rynków finansowych, czyli przykładowo niektóre rynki mogą być ekstremalnie przeszacowane, podczas gdy inne mogą być mega niedoszacowane. Dzisiaj około 80% globalnych rynków jest wysoko skorelowanych ze sobą. Czyli jeżeli przykładowo w Stanach Zjednoczonych mamy spadki, to te spadki natychmiast się przełożą na Frankfurt, na Londyn, bądź na inne rozwinięte rynki finansowe. Jest jeszcze 15-20% rynków, które nie są skorelowane z rynkami na przykład w Stanach Zjednoczonych. A jak to wygląda w przypadku Polski? Jeżeli spadki w, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych czy tam w Londynie są na jakimś poziomie, to jak to reaguje polska giełda? Czy to jest symetryczne, czy to jest ewidentnie, powiedzmy, no, nieproporcjonalne? Zazwyczaj polska giełda była bardzo wysoko skorelowana z giełdą w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Przez ostatnie 3 lata jednak korelacja była tylko częściowa. Czyli jak w Stanach były wzrosty, to na polską giełdę się to nijak nie przekładało. Jak w Stanach były spadki, to w Polsce mieliśmy do czynienia ze spadkami. W efekcie czego giełda w Stanach Zjednoczonych wzrosła bardzo od 2011 roku, podczas gdy w Polsce były spadki. Ale do czego dążę? Bo teraz jesteśmy w zasadzie już moim zdaniem w okresie BESCE. Te ceny akcji spadają i wiele zależy od tego, co zrobi Fed na następnym posiedzeniu. Ale kiedy rozpoczęły się te poważne spadki w Stanach Zjednoczonych kilka miesięcy temu, to w Polsce wyceny akcji spadały jeszcze szybciej, mimo że polskie akcje były dużo tańsze od akcji w Stanach Zjednoczonych. Ja czytałem raport jednego polskiego analityka, że jeżeli dojdzie do spadków w Stanach Zjednoczonych, czy na tych drogich rynkach, jak Londyn, Sydney i tak dalej, to ten kapitał zacznie się przenosić na polski rynek akcji, dlatego że w Polsce mamy dużo tańsze akcje względem tych współczynników, o których wcześniej powiedziałem, niż na rynkach rozwiniętych. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, dlatego że polski rynek jest właśnie wysoko skorelowany z globalnymi rynkami. I to się potwierdziło, kiedy w Stanach doszło do spadków. Kiedy w Stanach indeksy spadało 8 czy 9%, w Polsce w tym samym czasie mieliśmy 10-12% spadki. Mimo że polski rynek był tani. Jeżeli dzisiaj w Polsce z obecnych poziomów ceny akcji spadną
o 30%, to dojdziemy do dołka z 2009 roku. Żeby w Stanach dojść do tego samego dołka, ceny akcji musiałoby spaść 70%. Tak, to jest duża różnica. Tak, także są... polski rynek jest właśnie bardzo wysoko skorelowany z globalnymi rynkami akcji. Jak działa ten mechanizm jeszcze tutaj, jeśli chodzi o akcje, ceny akcji, a ceny walut, prawda? Przykładowo w Polsce. Polska złotówka już się nam dosyć znacznie osłabiła przez ostatnie 3 lata, ale tu jest ciągle dosyć spory potencjał do dalszego osłabienia. Otóż w momencie, kiedy gdyby na rynki finansowe rzeczywiście zawitała panika, taka jak w 2008 roku po bankructwie Lehman Brothers, to awersja do ryzyka wzrośnie jeszcze bardziej i w tym momencie jakiekolwiek fundamenty przestaną się liczyć. Inwestorzy po prostu ślepo pozbywają się akcji, starają się ewakuować, bądź tak po prostu ograniczać straty, jak to się nawet powszechnie nazywa. W związku z czym na rynku możemy na jakiś czas wtedy zapomnieć o racjonalności i wszyscy wyprzedają akcje. Skoro wszyscy wyprzedają, a jednocześnie jest potężny strach, czyli brakuje kupujących, to brakuje nam płynności. Czyli relatywnie mała ilość zleceń sprzedaży jest w stanie doprowadzić do sporych spadków. Także przy takich spadkach, jeżeli te spadki pojawią się właśnie na naszej giełdzie, to globalni inwestorzy, którzy się będą wycofywali z polskiej giełdy, muszą coś zrobić z walutą. Polska waluta jest walutą peryferyjną. Ona nie istnieje w globalnych finansach. W związku z czym, jeżeli ewakuujesz się z polskiego rynku, to w pierwszej kolejności sprzedajesz akcje, pozbywasz się polskiego długu, co także najprawdopodobniej podniesie bardzo rentowność polskich obligacji, po czym pozbywasz się złotówek. Jeżeli pozbywasz się złotówek, to rośnie automatycznie kurs euro, dolara, funta, franka, czyli wszystkich w zasadzie walut. Tak, to no ja nie jestem specjalnie optymistą co do polskiej złotówki. Czyli w najbliższym czasie nie widzisz perspektyw, tym bardziej, że pewne zawirowania na scenie politycznej, no jakby nie było, też troszeczkę ten wpływ mają, a pewien klimat wśród, powiedzmy, no, kręgów biznesu, że ta ekipa władzy może przykładowo nie opodatkować, tutaj mówimy tutaj o bankowość, czy opodatkować te słynne już wielkopowierzchniowe markety, bo tu mówimy o pewnej konkrecie w Polsce teraz, czy jakieś wydatki budżetowe w postaci szukamy pieniędzy na 500 zł na urodzone dziecko, prawda, czy chcemy zmniejszyć no, lata do wiek emerytalny co nieco, więc wiadomo, że tutaj się pojawia wtedy też dodatkowo taka atmosfera, która jakby no, nie sprzyja wzrostowi. Rozwojowi gospodarczemu. Na to pytanie może się dwojako odpowiedzieć. Po pierwsze, tak jak powiedziałeś, jeżeli wydajemy pieniądze, to musimy skądś je pozyskać. Albo pozyskujemy je z podatków, czyli podnosimy podatki i dusimy gospodarkę, albo zwiększamy dług publiczny, czyli znowu zwiększamy nasze zadłużenie, na przykład na rynkach międzynarodowych, co ogólnie pogarsza sytuację gospodarczą w Polsce. I takie działania rzeczywiście bardzo negatywnie wpływają na giełdę. Natomiast groźba wprowadzenia podatku bankowego bądź podatku od sklepów wielkopowierzchniowych to są zapowiedzi, które ewidentnie uderzają i w sektor finansowy bądź w pewne grupy interesu, które na pewnych wysokich poziomach są bardzo powiązane z instytucjami finansowymi. Ja ze dwa lata temu miałem u Ciebie audycję, gdzie analizowaliśmy globalną strukturę własnościową, pokazującą, że około 80% dzisiaj korporacji jest stricte powiązanych ze sobą na różnych poziomach, albo kapitałowym, albo zarządu, a na szczycie mamy 25 instytucji finansowych. Zmierzam tylko do jednego faktu. Czy to wielkie sklepy powierzchniowe, czy to nasz sektor bankowy, który jest w większości w rękach zagranicy, jest powiązany kapitałowo z instytucjami finansowymi, tak czy tak. I z punktu widzenia tego typu instytucji, gdyby moje interesy były zagrożone, to najpierw przedstawiłbym ultimatum, a później, kiedy ono nie zostałoby wysłuchane, to przeprowadziłbym atak spekulacyjny,
wycofując błyskawicznie pieniądze z funduszy inwestycyjnych z Polski, pozbywając się polskiego długu, czyli podnosząc rentowność polskich obligacji. Później w mediach zasiadłbym panikę, czyli taka i taka grupa doszła do władzy i zobaczcie, co się dzieje. Od razu ceny akcji spadają, koszty zadłużenia rosną, bo nam się złotówka osłabia, rentowność polskich obligacji wzrosła, nie wiem, z 2,5 do 4% i to jest wszystko wina rządu. Po to, żeby obniżyć notowania rządu, po to, żeby nastraszyć ludzi i po to, żeby zyskać ewentualną przewagę w negocjacjach odnośnie tego, czy takie podatki wprowadzić, czy nie. Także to są standardowe zagrania na no, trochę wyższym poziomie niż analizowane, nie wiem, w ogólnodostępnych mediach. Ale takie rzeczy oczywiście się robi. Tak, rzeczywiście w tej sytuacji możemy się w Polsce spodziewać to, że sam zaprojektowałeś tutaj powiedziałeś o takim trendzie raczej, że te kursy nie będą specjalnie rosnąć i polska giełda... No, ale... Stop. Jedną rzecz muszę zaznaczyć. W ostatnim czasie złotówka bardzo się osłabiła względem głównych walut i o ile dzisiaj sporą część mojego portfela stanowi gotówka na przyszłe zakupy. O ile ja waluty skupowałem przez pewien okres, to w tym momencie po osłabieniu się złotówki na razie nie dokonuję żadnych ruchów. Wydaje mi się, że złotówka krótkoterminowo za bardzo się osłabiła i teraz powinno przyjść jakieś odbicie. Złotówka po prostu powinna się troszkę umocnić. Na razie póki co przypuszczam, że przyjdzie odreagowanie, natomiast gdybym miał dobre perspektywy w stosunku do polskiej gospodarki, czy ogólnie do polskiego rynku finansowego, to bym trzymał złotówkę, natomiast długoterminowo, no źle to widzę. Długoterminowo znaczy perspektywa kolejnych 2 lat. No ale z kolei jak te, powiedzmy, akcje są relatywnie tańsze, no to też się aż prosi, mówię w cudzysłowie oczywiście, to jest też dla tych, którzy patrzą, no tak są tanie, to kupujmy, nie? I wtedy się zaczyna ten proces już wzrostu, to gdzieś ten moment może... Nie doszliśmy jeszcze do tego. Nie, to jest nie ten moment, nie. To jeszcze nie jest ten moment, w którym kupujemy akcje wtedy, kiedy jest ekstremalnie negatywne nastawienie do danego rynku akcji. Dzisiaj w Polsce jest neutralne nastawienie. Mamy grupę osób, która chce kupować akcje, mamy grupę, która chce sprzedawać. Dzisiaj, jeżeli chodzi o sektor akcji, tak ekstremalnie negatywne nastawienie, podobne jak w Polsce w 2009 w marcu, tak negatywne nastawienie mamy tylko na 2 rynkach. Na rynku spółek wydobywczych inwestujących w złoto i srebro, to jest aktywo, którego w zasadzie nikt nie chce. Nikt nie chce mega niedowartościowanych akcji firm wydobywających metale szlachetne oraz nikt nie chce akcji notowanych na giełdzie w Rosji, które względem współczynników, takich wskaźników ekonomicznych, są jeszcze 2-krotnie tańsze niż akcje w Polsce. 2,5-krotnie tańsze, można nawet powiedzieć. To jest najtańszy dzisiaj rynek rosyjski, jest najtańszym rynkiem akcji na świecie z bardzo ograniczonym potencjałem do spadku. Czemu? To już jest bardzo tani rynek. Z rynku rosyjskiego już się wycofał kapitał spekulacyjny po to, żeby w 2014 roku, kiedy zaczęła się cała zadyma związana z Ukrainą, międzynarodowy kapitał spekulacyjny wycofał się praktycznie z Rosji, osłabiając bardzo rubla i doprowadzając do ogromnych spadków na tamtym rynku, w efekcie czego wyceny akcji w Rosji spadły do bardzo, bardzo atrakcyjnych poziomów. I tam potencjał do spadków jest akurat minimalny. Minimalny też dlatego, że za każdym razem, kiedy ceny akcji spadają o, nie wiem, 3 czy 5%, do zakupów przystępuje Kreml. Kreml ma ciągle bardzo duże rezerwy walutowe, głównie denominowane w dolarach. I jeżeli dochodzi do potężnych spadków na rynkach akcji, to po prostu rządowe instytucje zajmują się skupowaniem przedsiębiorstw, czyli ruch odwrotny do prywatyzacji. A w momencie, kiedy pojawia się kupiec, to spadki zostają zatrzymane. Tak to działa. Tak na marginesie czytam takie różne doniesienia, że głównie z kręgów takich rosyjskich, że ropa naftowa właśnie niedługo pójdzie w górę,
że to, co już Amerykanie mogli trzymać, no to trzymają. Tutaj OPEC może w którymś momencie właśnie już odpuścić tą tanią ropę i w jakiś sposób troszkę zatrzymać ten kurek z ropą, żeby poszły ceny w górę, no i Rosja się odbije. Zastanawiam się, na ile takie teksty mają charakter propagandowy, czyli które jakby chcą pokazać, no tutaj będzie dobrze, Rosja będzie miała dobrą walutę, będziemy mieli podwyżkę akcji, że będziemy dobrze zyski weźmiemy z ropy, bo teraz wiadomo, że Rosja dużo traci przez niską cenę ropy naftowej, prawda? Spotkałem się z takimi dosłownie świeżo dzisiaj do Alternisa przeglądając, widziałem taki gdzieś materiał na Sputnik Polska chyba, tak redagowany ewidentnie w takiej orientacji troszkę prorosyjskiej, bo tak widzę, że ta gra medialna, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze i polityczne też, rzeczywiście to polega na tym, że się przede wszystkim swoje perspektywy pokazuje w takim bardzo optymistycznym kolorze, a przeciwników, z którymi się w danym momencie rywalizuje, się przedstawia, że są właśnie w złej kondycji finansowej czy ekonomicznej, że mają złe perspektywy. I to się niestety na tym rynku, również w internecie, robi taki no nieładna gra propagandowa różnych, wiesz, takich grup, które no niby dostarczają nam jakieś analiz, jakiś tam, wiesz, refleksji, jakiś prognoz, a to wszystko jest głęboko powiązane jednak z taką kalkulacją interesu i z praktyką działania, a nie z takim obiektywnym spojrzeniem, co się będzie działo. Oczywiście. Zarówno Sputnik, jak i Russia Today to są media ekstremalnie prorosyjskie, pokazujące tylko i wyłącznie jedną stronę medalu, no i wychwalające, nie wiem, rosyjską gospodarkę i pokazujące błędy Zachodu. Także nie ma tak naprawdę, no może poza małymi wyjątkami, no jak NTV-ka telewizji, które są powiedzmy rzeczywiście niezależne, pokazujące dwie strony medalu, ale absolutnie się zgadzam. Rosyjska gospodarka, rosyjski budżet chyba w 18% polega na dochodach z węglowodorów, czyli ze sprzedaży ropy i gazu ziemnego. Także na fali spadków rosyjska gospodarka bardzo ucierpiała, ale ropa to jest tylko jedna część. Rosyjska gospodarka, szczególnie duże firmy, są bardzo silnie zależne od cen surowców, a ceny surowców są w trendzie spadkowym od 2011 roku. Do dzisiaj spadły surowce bodajże z 40%. Nie mam akurat przed sobą teraz wykresu, także lecę troszkę z pamięci. W każdym razie indeks surowców przemysłowych, na których bazuje rosyjska gospodarka, jest dzisiaj na niższych poziomach niż był w 2009 roku podczas nabessy. Ale to też oznacza jedną rzecz. Dzisiaj surowce są bardzo tanie i z bardzo dużym prawdopodobieństwem one uwzględniają już globalne spowolnienie gospodarcze. Czyli potencjał do spadku surowców też mamy ograniczony. Także też ciekawy trend. Tak czy inaczej, podsumowując dzisiaj na koniec, rozumiem, co byś tak na koniec jeszcze, w sumie troszeczkę powiedziałeś, ale taka kropka na ty już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Czytać przeciwstawne opinie. Bardzo dobrze, że tego Sputnika wyciągnąłeś, bo to jest pokazanie jednej strony medalu. Okej, może trochę taka, nie wiem, odkłamanie tej zachodniej propagandy, ale warto czytać i zachodnią propagandę, tak, i wschodnią propagandę po to, dokładnie, żeby wyrabiać sobie jakiś własny punkt widzenia. Dokładnie, dokładnie. Tak. Natomiast jeszcze odpowiadając na twoje pytanie o rynek ropy, bo nie zdążyłem. Ja byłem z tobą szczery. W 2015 roku w styczniu uważałem, że ceny ropy na obecnych poziomach nie są w stanie się utrzymać dłużej niż 6 miesięcy. Czemu? Po pierwsze, niskie ceny ropy uderzają w OPEC. Myślałem, że w ramach OPEC dojdzie do jakiegoś porozumienia, zostanie ograniczony popyt, podaż, przepraszam. Do tego nie doszło. Druga rzecz, myślałem, że tak niskich cen nie jest w stanie wytrzymać sektor łupkowy w Stanach Zjednoczonych. Mamy grudzień, wytrzymał. Także wydaje mi się, że rzeczywiście te niskie ceny ropy, one na obecnych poziomach długo się jeszcze nie utrzymają, chociażby dlatego, że główny element nowej podaży, który wpłynął na obniżenie cen ropy, czyli ropa łupkowa wydobywana w Stanach Zjednoczonych, te firmy są w tragicznej kondycji. Ja z miesiąc temu przygotowałem raport odnośnie sytuacji łupków w Stanach Zjednoczonych i okazuje się, że 83% przychodów, nie zysków, tylko przychodów tych firm jest przeznaczanych dzisiaj na spłatę zadłużenia. 3 lata temu to było 40%. Te firmy są ekstremalnie zadłużone. Te firmy produkują ropę i gaz
cały czas deficytowo. Dzisiaj gaz jest poniżej $2. Żeby firmy łupkowe w Stanach były w stanie generować zyski, potrzebują gazu na poziomie 6 czy 7 dolarów. Tak, to jest w ogóle bardzo, to bardzo w ogóle ciekawy i zagadkowy mechanizm. Ja myślę, że może by się udało nam ciebie namówić, żeby na jakieś spotkanie najbliższe, jakie mamy w planie z tobą, żeby się troszkę przyjrzeć głębiej, jak oni to robią, dlaczego oni tak to robią, jaki to jest stan tej sytuacji. Dzisiaj dziękując ci za te istotne tutaj informacje, uwagi i też prognozy. Dziękuję również. Rozumiem, że za 2 tygodnie, nie wiem co nam wypadają, bo tu święta mamy przed sobą, więc nie wiem co tam będzie za 2 tygodnie, środy to my możemy już nie nadawać, ale będziemy informować naszych widzów o sytuacji. No myślę, że w styczniu nam się uda. Także fajnie. Wszystkim widzom, jak i tobie i Wojtkowi życzę spokojnych i wesołych świąt. Trzymajcie się. Dziękujemy ci bardzo, dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.